Elo mordo, ja jestem Rebel, witajcie już w czwartym odcinku z Karty na Czasie. Dzisiaj mamy kolejne nowości, jest super i bardzo się cieszę, że wam się tak przyjęła ta seria. Zresztą zobaczmy to w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. To nie był ostatni odcinek, ale przedostatni, bo jeszcze ostatni nie został wrzucony. Taki mały ja, taki wielki świat, mama mówiła mi walić, wiesz co, walić? I też tak macie, że jak czytacie komentarz z tekstu piosenki, to od razu sobie go nucicie w głowie. Taki mały ja, taki wielki świat, mama mówiła mi walić, wiesz co twoje imię pyta. Ja najbardziej lubię odcinki na Rumble Extra z Brawl Stars i reakcje. Cieszy mnie to, że mówicie swoje zdanie, co wam się najbardziej podoba. Wtedy łatwiej mi dostosować filmiki. Ja Red Bull, zrób odcinek z Munders Drones, please lajkujcie, żeby zobaczył. Czym jest Munders Drones, machen? Murders Drones, horror jakiś. Co to jest? Pinka się w niej bujam. Ale nikomu nie... To jest po polsku! Co jest to? Dobrze trafiłem? Tak, o, takie komentarze najbardziej lubię. Dziękuję ślicznie za ten komentarz. Aż łapeczkę zostawię. Tak, o, dziękuję za kolejny świetny komentarz. Wszyscy teraz będą tak pisać. I piszcie tak, no piszcie coś dłuższego niż jedno słowo, okej? Okay? Może być tak, tak, to już lepiej. 7.18, to też jest jeden z moich ulubionych komentarzy. W sensie typ komentarza, że podajecie swoją ulubioną minutę w odcinku. No chłopie, jak będziesz... tak bił od niechcenia, no to się nie dziw, że nie wyszło. Grubson, ale... To jest mój tekst? No chłopie, jak będziesz... tak bił od niechcenia, no to się nie dziw, że nie wyszło. Fajnie, że się angażujecie. O, pyknę sobie, pyk! Pyk, 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 pyk! O, tutaj szczęśliwcy, pyk, pyk, pyk! Tęsknię za starym Rembolem! Chłopie, przecież jestem coraz starszy! Jakby to się nie zgadza, nie? Tak czasowo ze starym Rembolem, czyli możesz tęsknić tylko za młodszym mną. Chyba, że jestem jak z dziwnego przypadku Benjamina Buttona. Chłop młodniał z roku na rok. Też tęsknię za starymi czasami. Mata Loret de Mar, jedno ze znańszych miast Espaniolen. Tam chyba nagrywali pamiętniki z wakacji. I w ogóle słyszałem, że ta piosenka Maty będzie grana w FIFA. Aha, nawet jest tu napisane, że będzie, w sensie w EA Sports in Game. Kukurydza gotowana. Gorąca kukurydza. Orzeszki w karmelo. Popcorn. Coca-Cola light. Coca-Cola normal. Czy to pasuje do FIFA? Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży w Loret de Mar. O kurde, no takie, może się on jeż, ale mama, let's go! Shari mówią bari, andale, pokaż jak się bo... Argentyńskie pośladki, oj nie, to nie argentyńskie, to hiszpańskie. O, tak powinniśmy do tego tańczyć. Aż w Loret de Mar. O, będzie w FIFA, super. Taki wakacyjny hit na wrzesień. Chociaż w Hiszpanii jeszcze ciepło mają. Julia Żuga i Gawronek? Siemano, wariaty. Julka Żugaj napisała do mnie wiadomość, którą teraz zobaczycie. Który chłopak internetowy mnie jakoś tak mega wspiera? Ja! Żugajki, łączmy się! Myślę, że do kogoś z Teens możemy napisać. Do Gawronka! Hejo! Nie wiem, czy oddałeś kiedykolwiek, ale ja jestem uczestniczką tej edycji. Nie byłoby nic pewnie, jakbyś obejrzał i tam znać jakąś. Faktycznie, masz rację. Nigdy nie oglądałem Tańca z Gwiazdami, ale specjalnie dla ciebie dzisiaj go obejrzę. Let's go! Wow, ale słodko! No nie gadaj! Para numer 4. I właśnie, jak jej poszło? Bo nie oglądałem tego odcinka. Co tu się wydarzyło? O hopie! Dobry komentarz. Julka, słuchaj, wraz z moimi widzami rzucamy ci wyzwanie i jak będzie tutaj 100 tysięcy lajków pod tym TikTokiem, musisz podać mi obietnicę. Obietnica? I nic nie zrozumiałem. Ale to nie nowość. Ale chyba z tego co widzę, to się dobrze bawiła, uśmiech na twarzy. Kto przekroi idealnie na pół, ten wygrywa. Także słuchajcie, rozpakujemy, wybieram sobie takie. I co, no lecimy po prostu tak, tylko że ono ma zgrubienie z jednej strony, więc może troszeczkę da... Ej, czy my, Patryk, kiedyś nie robiliśmy czegoś takiego? Ja pierkwaczę, co się tam było? Są jeszcze dobrze zamrożone, więc... super są zamrożone. Uwaga. Ej, mochi, generalnie powiem wam, że są spoko, ale jakbym miał zjeść więcej niż 3, nie dałbym chyba rady. Bym się... no nie wiem, jak to powiedzieć. Jedno, jak jeszcze bierzesz zmrożone, dobra, dwa powiedzmy. To jest tak idealnie, nie? Że normalnie rozpływać się w bordzie jest przepyszne. Ale już tak trzecie i więcej, to już dziwny taki posmak ma po sobie. Tym bardziej, że to całą moją wypłatę kosztuje. 15. 20. No. Jakim cudem? Przecież one są, zobacz, prawie identyczne. Nie, jednak nie trafiłem. Ty masz jakieś... masz astygmatyzm? Astygmatyzm? Okej. Okay. Zmiana. Dobra, tutaj damy radę, tutaj będzie bez astygmatyzmu.
poszło. Dziewczyna to powinna wiedzieć, w sensie powinna, no, będzie bliżej. Obstawiam 3 różnicy, 3 gramy. 17. 17? To jest szansa, że jest idealnie. Wow! Dobra, no tutaj trzeba przyznać, no jesteście tym lepsi. No bo my, chłopacy, mamy jedno oko na Maroko. Widzisz mnie? Także congratulations. Mama zostawiła mnie i tatę sprytne haki dla mądrych ojców, okej? Czy mogę to obejrzeć? Nikt się nie dowie. Kuweta pełna żwirku. O! Żeby był tylko dla kota. Bąbelki! A potem kot przychodzi, bije orężadym machem i... Biedna orężada, biedny kot, co? Czekaj, dobra, zobaczmy dalej. Już prawie? O! Super! Teraz dokładnie wypłukam. Bo w środku kryje się mały skarb. Co? Nie to! Nie działa! Co? Pan kubka! Co? O, mamo, zobacz co znalazłam! Co? Dorwałaś się do kuwety. Wybacz, ale mam tego dosyć! Wyjęła gówno z kuwety, zaczęła je jeszcze jakieś obmacywać. Czekaj, czekaj, czekaj! Wyjeżdżam na wakacje! Ale... i tak była irytująca. A, kuweta pełna żwirku! Co mogę z nią zrobić? Wyjęła orężany i wyjmę gówno mojego kota! To jest, kurde, chyba kolejny kanał, który rozwali nam wszystkim łeb! Ja myślę, że to będzie na cały odcinek, lubię zobaczyć, ile tego jest. To będzie koszmar. 3 godziny temu 100 godzin w niewoli o 100 tysięcy dolarów. Prawdziwe pole bitwy i największe... Co to jest, Squid Game? Kochani! Czy to polski Mr. Beast? Będę tego żałował. W pierdlu będą siedzieć. Ej, kiedyś gdzieś widziałem podobne z klatkami, nie? Ciekawe, nie? O! To ja na początku każdej rozgrywki. Godzinę temu Gen Z wydało piosenkę Zamki z piasku. Nie mógłbym tego nie przesłuchać. Starzy są! Ej, ludzie! Dosłownie przypomina mi to fotę, którą wstawiłem na Instagrama i którą mam nadzieję, że już polubiłeś, polubiłaś. Zamki na piasku. Ej, generalnie w tych piosenkach Hania ma taką dobrą podbitkę do tych czy to refrenów, że to jest hit. Zobacz, jak ona ze świeżym fajnie tu brzmi. Zamki na piasku, o. No pięknie razem brzmicie, no gołąbeczki moje. Typowo pasuje tutaj. Kiedy były mały, chciałem, żeby szybciej czas leciał zegarku. A dzisiaj... Boże kochany, ej ludzie, tak się czujemy, nie? Kiedy już dochodzisz powoli do 30, nie dochodzę, mam 15 lat, spokojnie. Tylko wyobrażam sobie, jak myślą osoby, które mają około 25 lat. To wtedy właśnie tak się czują te osoby, nie? Cieszcie się z młodości. Nie, dobra, bo zaczynam mówić znowu jak jakiś stary człowiek i może. A może na pewno nawet. Po prostu doceniajcie każdą chwilę w życiu. O! Ale powiedziałem ty! Coach Maciek! Zamki na piasku! Jeszcze jedna rzecz mi się wyświetliła. Nie chodzi o mój zarąbisty film, na który was serdecznie zapraszam! Serio, to jest jeden z najlepszych horrorów, w jaki grałem, także musicie to sprawdzić. Ale chodzi też o to, patrzcie, tutaj mi się wyświetliło, że Ostry jest z Polą. Oni są razem? Bo wiem, że byli shipowani na TikToku. Sorry, nie jestem na bieżąco kompletnie. Dlatego powiedzcie mi, czy oni są rzeczywiście razem? Powiem wam całą prawdę odnośnie mojego związku z Polą. Pola, przepraszam. Zdradziłem. Dobra, nie mogę. Już myślałem, nie? I prawie wziąłem to na poważnie. Dzisiaj odpowiem sobie szczerze na wszystkie pytania odnośnie naszego związku. Każdy ma przygotowaną teczkę na drugą osobę. Twoje też to są pytania i tematy do mnie. Czy wy to rozumiecie, ludzie? Oni nie są w związku, ale są w związku. Jak ekipa zareagowała na nasz związek? Ale tak szczerze, nie, że mega git, zajebiście wspierają, wszyscy super jest. Kurde, szczerze, ja nie pamiętam, jak kto zareagował poszczególnie. Po prostu jakby no, weszłam w związek, git, fajnie, nikt nie miał do tego problemu. Jakby nie było sytuacji, żeby ktoś przyszedł i mi powiedział: nie no, szczerze. Ej, to jest dobra gra aktorska, tak? Oni nie są razem. Pola nagle nauczyła się mówić R. Zagubiłem się w tym wszystkim. Czy przeszkadza ci mój wiek? Dzieli nas 4 lata różnicy. 4 lata różnicy?! Wcześniej mi bardziej wadził, teraz mniej. A czemu ci kiedyś bardziej wadził, a teraz mniej? To ile oni mają lat? On wygląda na 96 albo 97. To ona musi być 2000... O, to by pasowało! Albo 2001, mhm. Twój wiek i twoje zachowanie w tamtym momencie nie sprzyjało rozwoju tej relacji.
relacji. Więc wcześniej przeszkadzało bardziej, teraz co? Ej, w ogóle co ja oglądam, ty? Po pierwsze, nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Czy oni są razem, czy nie? Musicie mnie, ludzie, doinformować. Ja nie wiem, co? Szczepaniko! Pow, ta jedna rozmowa dzieci z osiedla. Jestem Piotrek. No cześć, a ja Artur. A wiesz, że czy wiedziałeś, że kiedyś mój tata przejechał mi biurkę? A po co? Nie wiem. Aha, a wiesz, że jakby wszyscy na świecie teraz pierdli, to by planeta wybuchła. Nie, ale moje ulubione jedzenie to kura. Aha, a my byliśmy na basenie wczoraj i taka pani powiedziała do mnie: hej dziewczynko, a gdzie masz czepek? A ja byłem wczoraj chłopakiem. Aha, to ja tak... Nie, co? Dobra, bo się śmieję, że coś mu z ryja wyleciało, mi też, ale patrzcie, tutaj naprawdę solidnie poszło. Aha. Idziemy się bawić? Tak, i myślałem, że już nigdy nie zapytasz. On jest mocny! Czy to prawda? Co? Rzuciłaś koleżankę dwa razy kamieniem? Prawda. Dlaczego? Bo za pierwszym razem nie trafiłam. Co jest?